Nazywam się Paweł Blicharski, mam 19 lat i to, co właśnie tutaj powiedział na początku nasz kolega wcześniej, mam najszybciej rozwijający się portal rowerowy w Polsce, wysportowani.pl, własną drużynę kolarską, aplikację mobilną, markę odzieżową i agencję interaktywną. Na początku może zaczniemy. Kto ma marzenia? No to prawie większość. A kto chociaż raz usłyszał, że twoje marzenia nie mają sensu, że to się nie uda? No to też prawie większość. I właśnie pokazując, można powiedzieć, z czystej autopsji, chciałbym ukazać, że wiek, jakiekolwiek przeciwności tutaj nie mają nic do znaczenia, bo najważniejsze to jest, abyśmy się rozwijali, bo to jest najważniejsze. Pierwsza prezentacja. Ukazuję moją drużynę kolarską. Kto chciałby być kiedykolwiek, chciał być piłkarzem z chłopaków? Też sporo właśnie. Właśnie, na początku chciałem być piłkarzem, ale moja droga nie poszła tak, jak chciałem, więc zostałem kolarzem. I zawsze marzyłem mieć własną drużynę kolarską, więc założyłem drużynę kolarską. I to jest właśnie Wysportowani Racing Team. Drużyna sygnowana logiem głównie mojego portalu, która ma na celu reklamowanie, można powiedzieć, moich wszystkich firm. Początkowo też były takie przeszkody, że młody wiek, jaki zawodnik chce zaufać dla 19-latka? Nie ma co się oszukiwać. 19-latek? Proszę was. I właśnie na tym to polegało, że założyłem własną drużynę, pozyskałem sponsorów, partnerów i właśnie cały czas starałem się rozwijać to, aby moi zawodnicy reprezentowali, drużynę reprezentowali na terenie całego kraju. I tutaj mogę się pochwalić, że w tamtym roku pierwszy raz moja drużyna została zareprezentowana w Polsce i sezon ukończyła na 50 startów, 80 miała miejsc na podium, czyli na tle innych drużyn kolarskich można powiedzieć, że był to ogromny sukces jako taki sezon inauguracyjny. Dodatkowo warto wspomnieć, że jeden z zawodników przedstawiony tutaj na ilustracji, Bartłomiej Kałaska, został wicemistrzem Polski wśród farmaceutów, więc to było wielkie wyróżnienie dla mojej drużyny. Tutaj warto przedstawić moją aplikację mobilną właśnie, która została też właśnie przedstawiona w sposób taki, że 18-latek ją właśnie stworzył. Została ona stworzona wraz z moim redaktorem z portalu. I na początku tutaj też wielkie były przeszkody, bo w sumie jakieś programowanie, języki, co to w ogóle jest? Nawet nie zdawałem sobie sprawy, na czym to polega. Jedynie na czym mogłem się skupić, to na marketingu, w którym moim zdaniem coś tam umiałem na tamten moment. I również aplikacja mobilna była kierowana do grupy odbiorców kolarskich i mająca na celu tutaj właśnie kontrolowanie wagi ciała, gdzie dla kolarzy jest najważniejsza waga ciała oprócz treningu, gdzie 60 kg dla dorosłego mężczyzny to jest odpowiednia waga, nie ma co się oszukiwać. Aplikacja została w najbliższym czasie pobrana w pierwszym tygodniu na 100 osób, czyli moim zdaniem też to był jakikolwiek sukces. I tutaj uważam, że cały czas trzeba ją rozwijać, a z czasem myślę nad kolejnymi aplikacjami. W czasie, kiedy rozwinąłem portal, drużynę i aplikację, pomyślałem sobie właśnie jeszcze nad marką odzieżową. Myślę, wszystko stworzyłem, to czemu ma się to nie udać? I tutaj właśnie wymyśliłem Pablo Weir, sugerując się od mojego imienia Paweł. Przez pierwszy miesiąc sprzedałem 50 egzemplarzy koszulek, czyli moim zdaniem był to w miarę wynik, ale uważam, że to nie było na moje ambicje, więc na jakiś czas zatrzymałem sprzedaż i ruszam z nią znowu w czerwcu. I tutaj będzie o wiele więcej koszulek w sprzedaży, tanktopów i tych podobnych. Tutaj chciałbym jeszcze ukazać mój kolejny projekt, który został przedstawiony jakiś miesiąc temu. Książka opowiadająca o chorobie przeciętności XXI wieku.
Nie ma co się oszukiwać. Nasz czas, no można powiedzieć, w większości to ciągła egzystencja, życie z dnia na dzień. Aby przeżyć, pójść w sobotę, niedzielę na imprezę i codziennie, powtórz, powtórz. Mało ludzi jest takich, którzy dążą do czegoś, chcą osiągnąć w życiu, mają marzenia, cele. I właśnie w tej książce chciałem opisać XXI wiek, jaki jest oczami dziewiętnastolatka. Gdzie przeciętność, życie z dnia na dzień, to jest coś najzwyklejszego wśród rówieśników, a coś takiego jak wybicie się na tle na przykład konkurencji, to jest mało znane. I na końcu chciałbym jeszcze opowiedzieć, właśnie zniknęła mi tutaj pierwsza prezentacja o moim portalu Wysportowani. W zaledwie 2 lata działalności portalu, portal dotarł do 50 tysięcy użytkowników. Został najszybciej rozwijającym się portalem rowerowym w kraju. I na początku wiadomo, było bardzo ciężko, bo samemu wszystko się robi, 17-latek, ciężko pozyskać w ogóle jakichkolwiek, na przykład reklamodawców, żeby ten portal w ogóle się kręcił. No i więc na początku byłem, można powiedzieć, że specjalistą do spraw marketingu, redaktorem naczelnym i grafikiem w jednym. Ale z czasem wszystko się rozwijało tak, jak powinienem. Więc pozyskałem jeszcze redaktorów, grafików, no i wszystko się rozwijało. Na ten moment portal, można powiedzieć właśnie, że jest najbardziej rozpoznawalny w Warszawie, tutaj w tych cyklach rowerowych. A z czasem planuję rozwinąć go na tle międzynarodowym. I właśnie podsumowując te wszystkie moje działalności, chciałbym ukazać, że wiek nie jest jakokolwiek przeszkodą. Przez 2 lata można powiedzieć, że zmieniłem całkowicie swoje życie, bo w gimnazjalnym czasie byłem, można powiedzieć, że cichym, zakompleksionym chłopakiem, który żył z dnia na dzień. Od poniedziałku do piątku chodził sobie do szkoły. W sobotę, w niedzielę gdzieś tam sobie wyszedł, gdzieś na przykład gdzieś tam koło bloków. No i tak żyło się, można powiedzieć. I właśnie pewnego dnia już przyszła taka chwila, że po prostu od zawsze chciałem coś w życiu osiągnąć. I po prostu to we mnie wreszcie tak utknęło, że musiałem to zrobić. I dlatego te wszystkie działalności zacząłem rozwijać. No i w ciągu 2 lat zmieniłem całkowicie się, można powiedzieć, bo zacząłem udzielać wywiadów, występować w radiach i swoją pewność siebie o wiele zwiększyłem właśnie dzięki działalnościom w internecie, gdzie na początku wypowiadanie się przed ludźmi było dla mnie jakimś wielkim koszmarem, w szkole to już całkiem. Wiadomo, tutaj też jakoś pięknie nie mówię, bo mnie stres łapie. Ale porównując to, co kiedyś było, to naprawdę jest wielka różnica. I tyle, co chciałbym jeszcze powiedzieć, no to w rozwijaniu się. Najważniejsze to nie patrzeć na innych. W moim przypadku, gdy rozmawiałem z jakimikolwiek firmami, one się dowiadywały, 18-latek, to nie ma sensu, jak zaufać? Lepiej zaufać dla jakiejś firmy, która jest dłużej na rynku. I właśnie za wszelką cenę chciałem pokazać, że wiek nie ma wcale znaczenia. Bo mając przykładowo 19 lat, można wykonywać o wiele lepiej dane zadanie od człowieka, który ma 40 lat. Nie mówię, że tak jest, bo najczęściej 40-letni człowiek ma większe doświadczenie w danym zawodzie, ale mówię tutaj bardziej o determinacji i o chęci pokazania, gdzie przychodzi 18-latek i ma większą chęć pokazania czegoś, że coś potrafi, niż starsza osoba. I tutaj podsumowując wszystko, to najważniejsze, abyście nie zapominali o tym, że możecie osiągać wszystko niezależnie od wieku i starali się cały czas mieć jakieś cele. Jakby ktoś chciał jeszcze porozmawiać, to będę tutaj dostępny.